zamek Kazimierz Dolny. Zamek został wybudowany z inicjatywy Kazimierza Wielkiego po najeździe Tatarów na Małopolskę w 1341 roku jako system obronny granicy i brodu na Wiśle. W XV wieku zarządcą zamku był ród Grotów, którzy dokonują jego rozbudowy. Od XVI do połowy XVII wieku właścicielami zamku byli Firlejowie, którzy rozbudowują zamek w stylu renesansowym. Kolejnymi znanymi właścicielami zamku byli Radziwiłłowie, Lubomirscy, Sopiechowie, Sanguszkowie i Czartoryscy. W 1655 roku zamek niszczą wojska szwedzkie, a w 1657 poprawiają dzieło zniszczenia wojska księcia Rakoczego. W 1663 roku pożar zamku strawił to, co jeszcze z niego pozostało. Został na krótko odbudowany na początku XVIII wieku przez króla Augusta II Mocnego. Zamek zostaje ponownie zniszczony przez wojska szwedzkie podczas wojny północnej. Zniszczony zamek zostaje całkowicie opuszczony w drugiej połowie XVIII wieku. W 1806 roku władze austriackie niszczą części zamku grożące zawaleniem. W XX wieku na zamku były prowadzone prace konserwatorskie. Obecnie ukończono roboty rekonstrukcyjne. Powyżej zamku znajduje się starsza od zamku wieża obronna.